Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Śródziemie, Cień Mordoru. Jak zapewne zauważyliście, na moim ekranie pojawiły się nieco inne komunikaty niż do tej pory. Mianowicie, o, jak widzicie, jest jakiś A, B, coś tam. Ja podłączyłem sobie do gry pada, ponieważ tak się składa, że zmieniłem sobie pada. Kupiłem sobie nowego pada, chcę sprawdzić, jak działa, a to jest aktualnie jedna z gier, w które gram i gdzieś tam mam okazję, żeby tego pada sprawdzić. Jak zapewne wiecie, do tej pory na padzie grałem w Dark Souls 2, a że zbliża się seria z Lords of the Fallen, to postanowiłem kupić sobie w końcu pada swojego, bo na Dark Souls 2 grałem na padzie pożyczonym od kumpla, od Kuby. Oczywiście, Kuba, wielkie dzięki za to, że mi tego pada pożyczyłeś. Mój pad, który, z którego wcześniej korzystałem podczas serii z Dark Souls 1, jeszcze z Dark Souls 1, praktycznie na samym początku serii, mi się zepsuł i musiałem pożyczyć od kogoś pilnie pada. I okazało się, że właśnie Kuba swojego pada nie używa, pożyczyłem od niego i od tamtej pory, no łącznie na tym padzie jego nagrałem chyba z 70 odcinków, także już mi się trochę głupio zrobiło. Kupiłem sobie teraz swojego, no i przydałoby się go przetestować. Także, moi drodzy, ja tutaj w tą grę jestem totalnie nieprzyzwyczajony, jeżeli chodzi o granie na padzie. Okej, czyli to się tutaj... Oj, Jezu, nie spodziewałem się, że tak się stanie. Jak tu się skirać? Okej. Przytrzymaj LT i naciśnij A, aby wyprowadzić mroczny cios. Wyprowadzić mroczny cios, przyciśnij LT. Aha, okej, dobra, 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 dobra. Nie będzie tutaj prosto. Dobrze, moi drodzy. Dostałem od was bardzo, bardzo fajną informację w komentarzach. Jak się odpala mapę? O, świetnie. Dostałem od was bardzo fajną informację w komentarzach, że misje z Golumem tak jakby wrócą, ale w dalszej części gry, także moja gra, moje granie, znaczy moja umiejętność dojeżdżania Graugów, ujeżdżania Graugów nie przepadła. Ja się już bałem, że mamy tutaj aż taką wielką ingerencję, jeżeli chodzi o misję, ale niestety, znaczy niestety i na szczęście nie ma tego aż tak bardzo dużo. Także, moi drodzy, ja teraz, ponieważ ostatnio wyciąłem naprawdę mnóstwo kapitanów, pomyślałem, że troszeczkę skupię się teraz na zbieraniu tych mirianów i dzięki temu umieść punkt nawigacyjny. Dobra. I dzięki temu w końcu będziemy mogli to ulepszenie sobie tutaj wykorzystać i mowa tutaj, moi drodzy, o tym, o to ulepszeniu. Nie mogę się doczekać. 2500, mam 1360. Pytanie też, czy przypadkiem nie będę mógł tej umiejętności odblokować dopiero w momencie odblokowania tych czterech tutaj. Jak widzicie, tutaj te atrybuty nie mam za bardzo rozwinięte, bo strasznie było mi szkoda wydawać tych mirianów, ale myślę, że jakoś sobie tutaj poradzimy. Jak widzicie, misje główne mam ukończone 9 z 20, to jest dosyć sporo. Misje ratowania wygnańców 24, legenda miecza, legenda łuku, legenda sztyletu, szkoła przetrwania. Jak widzicie, tutaj sporo już tych osiągnięć mam, ale jednak jest to jeszcze kropla w morzu. Ja, żeby zdobyć te 20%, gram od 7 godzin ponad, także dosyć sporo. Okej. Już się tutaj pochwaliłem osiągnięciami. Myślę, że możemy ruszać. Okej, dobra, to nie było to, co chciałem zrobić. Aha, okej, czyli to jest nasza spacja. Super. To jest świat duchowy. Co się robi tym? Aha, tym się chwyta. A tak się skrada. Dobra, w porządku. Co się robi? Aha, dobra. A tym się atakuje. A co się robi tym? Aha, dobra, paruje się. No, to nie będzie proste. Powiem wam, że pierwszy ten odcinek na padzie będzie zapewne problematyczny.
Ale ogólnie bardzo fajne jest to, że jednak na padzie można zrobić to, czego nie można zrobić na klawiaturze. Mianowicie zobaczcie, jak ja mogę sobie tutaj dostosować prędkość mojego chodu. Przesuwając delikatnie ten joystick, ja mogę sobie tutaj zmieniać tą prędkość. Ok, rozpocznij misję. RB. O, dobra, to jest RB. Gdy zapadła noc. Zobaczmy, co to za mission. Zobaczmy, co to za mission. Aby użyć upiornego błysku, wskazówka, naciśnij X i A, aby użyć upiornego błysku. No to przecież naciskam. Zabij 10 guli jednym upiornym błyskiem, rozumiem. O, co to jest? Aha, to są chyba te gule właśnie. Okej. Nie wiem, czy zabiłem ich 10. Chyba nie. Pozbądź się gniazd guli. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Tu sobie podejdę. Spoluję te gule wszystkie. I pobiegnę od razu do innej lokacji. One powinny za mną podążyć. I teraz sobie trochę pobiegamy. Kurczę, wyłączył mi się ten mieczek jednak. Jednak nie stało się to, na co liczyłem mocno. Chyba nie uda się tego celu dodatkowego zrobić. Jednak gule z tamtej części jaskini totalnie mnie olały. Zobaczmy, czy tu nie ma żadnej roślinki. Jest jakaś. Przypominam, że roślinki nas leczą. Świetnie. Już. Zabił królową guli teraz. Ach, to jest ta królowa. Będę kontratakować po twoim materiale i tylko szybkie uniki mogą cię ocalić. O kurczę. Ho-ho! Okej, teraz jest szansa na wbicie tej dodatkowej. O, udało się. Super. Oh, yeah. Niesamowicie to wygląda, szczególnie na gulach. Naprawdę niesamowicie. O kurczę. Nie jest dobrze. Ojku, strasznie dużo życia mi zabieracie. To nie jest Y? O, masz. Szczerze wam powiem, że nawet cieszę się, że zginąłem, bo była to bardzo fajna cutscenka. Nie dzieją się tu dobre rzeczy. Jeszcze nie ogarniam, trochę pada. Ale zaraz to się zmieni. Na szczęście. Przynajmniej taką mam nadzieję, cichu.
O matko, ile tu się awansów, ile w ogóle bojojojojoj. Już? Dobrze. B. No nic, będzie trzeba podjąć kolejną próbę, niestety. Gdzie jest ten? Gdzie był ten? Tutaj. Okej. Okay. Moment, tu zaznaczam. Aha, ja jestem w tym miejscu, także w porządku. Podejmę sobie kolejną próbę. O, czekajcie, tu chyba jakieś karagory są. Tak, przy okazji mogę nauczyć się strzelać. Jak się tu strzela? Ojejku, jak ciężko. Ojeju. Strasznie ciężko. Zabijmy te karagora. A mnie za co? Jak tu się egzekucje wykonywało? Na kompie to było F. Czego mi nie pokazuje? Którym się tu chwyta? Tym. Przesłuchaj A, zaszlachtuj X, wyssaj B. No rzeczywiście działa. No dobra. W takim razie zaraz będziemy tutaj rozpoczynać tą misję ponownie. Ja sobie zrobię delikatną przerwę i myślę, że widzimy się za momencik. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Zaczynajmy tą misję, dopóki kolejne karagory nas tu nie zaatakują. Okej. Okay. Dobrze, podpowiada nam tutaj, żebyśmy używali upiornego błysku. Ja na razie będę tutaj... szybciutko zabijał. A robienie celu dodatkowego zostawię sobie na dalszy ciąg. Dobra. Idzie nam na razie całkiem nieźle. Zaczynam zauważać przewagę pada nad klawiaturą. Zdecydowanie lepiej mi się tutaj porusza. I lepiej mi się reaguje. To jest zaleta chyba pada. Jednakże mam problemy z łączeniem klawiszy. Okej, okay, ja tutaj muszę wykończyć te, które atakują z dystansu. Dobra. Teraz pora zająć się królową. O. He? Głupie, nie? Teraz. O kurczę. Czekajcie. Ja zaraz tutaj spróbuję. Gdzie ona jest? Zatruła mnie. Jest dobrze. Zajmę się może tutaj troszeczkę jej kumplami. Strasznie dużo życia mnie to kosztuje. Może troszeczkę sobie tu ucieknę. O, pięknie, nie ma jak uciec. A, jest tutaj przejście. Pytanie tylko, czy pozwolą mi... O, udało się.
Okej, okay, troszeczkę zaraz sobie ich wybijemy tym błyskiem. Okej. Okay. Ale widzę, że one tutaj zaczną, będą się pojawiać i pojawiać. Trzeba ewidentnie zająć się po prostu tą królową. Nie wiem, co jej zrobiłem, ale się chyba przestraszyłam, nie? Dobra. Może się teraz tym błyskiem uda coś tu zrobić. O kurczę. Jeszcze nie nauczyłem się parować. No właśnie, czego mi... A, muszę chyba odskakiwać zwyczajnie do tyłu. Przytrzymaj B, żeby wyssać. Może zaraz coś... Kurczę. O nie, 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 nie. Udało się? Nie udało się? A, dobra, nie udało się, bo to nie był X. Nie myślałem, że to będzie taka trudna dla mnie misja. Tutaj oczywiście wszyscy zaczynają awansować. Ja sobie pozwolę to przyspieszyć. A, i kolejna próba. W porządku, moi drodzy, jak widzicie, udało mi się pokonać tą królową. Nie chciałem was już tutaj zamęczać po raz kolejny tą misją, także postanowiłem tutaj po prostu ją zakończyć. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. A wręcz przeciwnie. No dobrze, myślę, że możemy tutaj... Okej, wracamy na mapę. Uwielbiam robić te zadania z tym mieczem. Myślę, że pokuszę się w tym odcinku o jeszcze jedno. Och, to jest jakieś ukryte. Kurczę, aby znowu nie z gulami. 250, całkiem sporo za to zadanie. Powiem wam szczerze, że myślałem, że za to poprzednie zadanie będzie więcej. X. Kurde, to jest B. Cały czas się uczę tego pada. Jednak sterowanie... Jestem tak przyzwyczajony do sterowania z Dark Souls, że jest to dla mnie naprawdę spory problem się przerzucić. Szczególnie jak na padzie gram tylko w tą jedną grę. Także gdzieś tam... O, tutaj chyba jakąś runę zostawiłem? O co tu chodzi? Tam się fajnie biło z Karagorami. Niech się, niech tak zostanie. Cóż to za runa mi została? Pytanie, czy to jest odległa miejscówka bardzo? Jak to jest? Ja też muszę się nauczyć troszeczkę tutaj sterować. Okej, i teraz co? Okej, okay, możemy zaszlachtować go. Przesłuchanie. To jest A. Przesłuchaj. Okej. Okay. Informacje. Okej, okay, kurczę, widzę, że ten drugi rząd kanibali... Oj, kanibali. Za dużo The Forest. Drugi rząd tych kapitanów już się tutaj... nieco zmienił. Strasznie ciężko się celuje na padzie z łuku. Ja jestem totalnie nieprzyzwyczajony. Ojejku, tutaj to mi się nie będzie chciało tej runy szukać. Co to jest? Smagnięcie poziom 6? Co to jest za smagnięcie? Smagnięcie. W ogóle co to za nazwa?
Jedziemy po prostu tą misję. Ja sobie te runy pozbieram po prostu już bez. Poza nagrywaniem. Nie będziemy tutaj zwyczajnie czasu na to tracić. O to chodzi. Pytanie, cóż to jest za tajemnicza miejscóweczka? O, widziałeś to? I na co ci to było? Okej, okay, uratowaliśmy tutaj gości. Spoko, spoko, panowie. Ze wszystkich stron zaczęły przeważające siły. Nie ogłosił się, lecz stawił czoła, póki nie złamał woli napastników. Dobra. A, X, Y, B. Dobra. Odebrzyj nie sp- ataku ruków. No dobra, no to odpieramy w takim wypadku. Trzeba się zająć tym gościem, co rzuca. Okej. Jest, udało się. Nie wiem jeszcze za bardzo, jak się egzekucję wykonuje. Może się dowiem. Zaraz może mi się pojawi jakiś... O kurczę, to było potężne z jego strony. Nienawidzę tych gości z tymi tarczami. Muszę tu sobie chwilę odpocząć. O. Patrzcie, nie wybuchło. Jak to się stało? Kurczę, dwóch ataków naraz to jeszcze nie odpierałem. Nie wiem za bardzo, jak się to robi. Zaraz może... O, zapomniałem, że ten gościu będzie mi odparowywał. Jak mam niby to zrobić? Ale to było trudne, kurczę, jednak na klawiaturze robi się to 150 razy łatwiej. Niesamowite, on teraz pewnie będzie chciał tu zostać kapitanem. No i mu się to udało. Tutaj się pojawił, tak? Zamógł skrwawiona łapa. Ciekaw jestem, czy oni wymyślili imię dla każdego z uruków. Przecież tak naprawdę każdy z nich może mnie zabić. Jak to jest? Ciekawe. I co, i tak będę się męczył teraz z tymi misjami, bo jeszcze nie opanowałem gry na padzie, tak? Na to wygląda. Spróbujemy się jeszcze raz zmierzyć z tymi 40 urukami, ale jest to totalnie niełatwe. Szczególnie kiedy, tak jak mówię, dzisiejszy dzień jest moim pierwszym dniem próby walki. Jak tu się skradało? Okej, to jest X. Dobra. Dobra. Próbujemy. Oho. A może nie tak. Nie zwróćcie uwagę, jaka tutaj by była genialna ta akcja z tymi egzekucjami. Może jeszcze przed tym zajrzę sobie do opcji. Dźwięk, grafika, ustawienia, klawiatura i mysz. Układ przycisków. Przewrót, bieg, uderzenie, kontruderzenie, użycie, skradanie, ruch, wysłanie naznaczonego, ruch, przejście do świata upiorów, skradanie się. Patrzcie, nie ma kurczę tej egzekucji, nie podpowiadają mi tutaj, jak się ją robi. Bo normalnie to robiło się przy pomocy F, prawda? Walka. F. Egzekucja. No rzeczywiście. No ale na padzie to już nie wiadomo, jak się to robi, kurczę.
Niestety. Okej, trochę ich tutaj obiegniemy dookoła. Trzeba tutaj uważać na tych berserkerów, oni są strasznie niebezpieczni. Kurczę, nie nadążam wcisnąć. Dobra. O kurczę, prawie się udało. Ale walka. O, może tego starcza uda się pokonać. No, troszkę ich się udało zabić. Jeszcze trochę. Okej. Kurde, ten jest jakiś wściekły. Trzeba go zaraz zabić szybciutko. No i już. O, to jest ten berserker. Jego nie wolno atakować bezmyślnie. Dobra, uzdrowiłem się. Tutaj nic nie widzę, muszę się stąd oddalić. Dobra. Berserkerów będę musiał zwyczajnie kontratakować. Bo nie wiem niestety jak się... Tak, tutaj nauczenie się tej umiejętności to był bardzo dobry plan. 30 na 40, jeszcze troszeczkę. Dobra, zajmę się tymi, co mnie tutaj nie atakują. Bo już mam coraz mniej życia. Okej. Aj, kurczę, już... Już mogę używać. Okej, jak to teraz? Co to teraz? Y. Udało się. Okej, szybko, szybko. 34. No 6 kurczę kolesi mi brakuje. Kurczę. Ale zakończenie. Takie zakończenie to rozumiem. Proszę bardzo. Urfal, świetlista latarnia dla pozbawionych przewodników. Coś mi się tu wykuło. Legenda twojego miecza jest już w połowie spisana. Historia Urfaela stworzonego na nowo przez upiora została zapisana na jego ostrzu. Ukończ misję z mieczem, aby ukuć legendę swojego miecza. To mi się podoba. Czyli już tutaj coś zdziałaliśmy. Nie wiem jeszcze co. Przy zabójstwach. Zobaczmy, czy my to mamy jakieś nowe wola życia. Odzyskujesz całe skupienie. 43% skupienia. Techniki bojowe zadają kapitanom dodatkowe obrażenia. Mhm. Okej. To łuk i to sztylet. Także jak widzicie... O Jezu, i teraz co?
Będziemy musieli stąd zmykać, co wy na to? Zdecydowanie tak. Może szybką podróżą się stąd wydostanę. O, świetnie. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, mimo moich licznych porażek związanych z nauką gry na padzie. Jednak myślę, że jakoś tam sobie w miarę radzę. Jak na pierwszą grę, myślę, że całkiem nawet w porządku. Oczywiście postaram się tutaj jakoś douczyć. Myślę, że takie rzeczy jak... Chodź tu. Myślę, że takie rzeczy jak zbieranie tych artefaktów, kompletowanie tych run tutaj. Tutaj jeszcze mamy te Itildiny. Jest tu mnóstwo takich pierdołek, które myślę, że nie ma sensu, żebym wam pokazywał. Ewentualnie, jeżeli zdobędę jakiś bardzo fajny artefakt, to wam go zwyczajnie zaprezentuję. Boję się tylko, żebym po prostu nie skończył tej mapy przed pozbieraniem tego wszystkiego. Także myślę, że poświęcę sobie troszeczkę czasu, pozbieram te artefakty i nie będę was już tym zanudzał. A tymczasem wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.